4 marca świętują Adrianna, Kazimierz i Lucjusz. Jak w Kazimierza pochmurno, o Jarzynę nietrudno. W 1427 roku Jachna, żona Kaspra z Proch, jest w sporze z Henrykiem Kotwiczem z Niałka Wielkiego. W 1544 roku Maciej Ujejski daje Annie Rokosowskiej część wsi Krzon, Skoraczewo, Prędkowice i Białe Jezioro, na których nie miała oprawy, w zamian za część miasta Ziemin, na której jej zmarły mąż zapisał oprawę. W 1746 roku dzierżawcą wiatraku dworskiego w Wielichowie był cieśla Dawid Reich, a w 1878 roku w Wielichowie pracowało 5 kowali, 8 mularzy, 6 zawodowych rzeźników i 3 cieśli. Zawodowych rzeźników, czyli takich, którzy płacili podatki i byli zapisani w cechu. 4 marca 1932 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatach. A w 1948 roku przystąpiono do powiększania cmentarza parafialnego położonego pomiędzy Wilkowem Polskim a Śniatami. Po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego i Urzędu Planowania Przestrzennego w Poznaniu przystąpiono do niwelowania gruntu, nawożenia żwirem i budowania opłotowania. Na cmentarzu stanęła też figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Figura wznosiła się na cokole zbudowanym z kamieni.